Dwunastka, zajmijcie prawy korytarz! Bucket, my weźmiemy lewy! Pozostały dwa piętra do sforsowania. Dorwiemy sukinsyna! Ktoś zamawiał gorące ziemniaczki. Buja! Bucket, kretynie, nie popisuj się! Oj, tam naczelniku, żyje się raz. Co tam się do cholery dzieje? Kongo, odbiór! Forsują piętro za piętrem. Utrzymam ich może na parę minut. Wycofuj się, szefie. Niedoczekanie wasze. Def! Panie! Za ile będzie gotowy helikopter? Do paru minut. Ma być gotowy na już! Bierz Rite i czekaj tam na mnie. Widzimy się na lądowisku. Ona nie będzie chciała ze mną iść. To ją kurwa zmuś! Dean! Czego? Idę szukać Creepera! Pomogę ci! Nigdzie nie idziesz. Jesteś teraz żołnierzem. Bucket do chuja, kryj się! Jest pan cały, naczelniku? Wylizę się. Zabrać go do sanitariusza. A gdzie oni są? Nie martwcie się o nich, musimy znaleźć Morrisa! Właśnie, idźcie! Oś, zajrzymy tutaj. Apartamentowce, pogięło? Cio, słyszysz? Ach, ale dobry ten film wojenny. Creeper! Nie zamawiałem obsługi! Kurwa, Creeper! To my! Coś ty mi zrobił, bandyto! Zrobili mu pranie mózgu! Jeszcze raz! Jak jeszcze raz mu jebnę, to go zabiję! Wycofują się na dach. Pewnie chronią Morrisa, aż ten nie ucieknie. Freddy, odbiór! Czego? Znaleźliście go? Tak! To zapierdalać na górę, prawie go mamy. Sprowadźcie kogoś, żeby go ktoś zabrał i ruszajcie dupy do nas! Ach, nie szarp się tak do cholery! Nadlatuje helikopter, panie! Czas już najwyższy! Szefie, są dosłownie o krok przed wyjściem na lądowisko! Ląduj, baranie, szybciej! A ty, Kongo, zbieraj dupę, chyba że tu zostajesz! A reszta? Pierdolić resztę! Do mnie! Stój! Ładujcie ją do środka! Znajdźcie dziennik! Ognia! Przerwać ogień! To nie ma sensu. A co ma sens, he? Zwiał nam! Sens ma dziennik, który zostawiła.
A co mnie obchodzi jej dziennik? I o czym tam mam niby czytać? O kwiatuszkach i wróbelkach? Weź mnie, nie rozśmieszaj. Gdybyście nie poszli szukać tego waszego ziomeczka, to byśmy zdążyli na czas. A tak, kurwa... Myślisz, że mi nie zależało? A co, ty o tym możesz wiedzieć, kmiocie? Licz się ze słowami. To mój brat. O, nie wiedziałem, ale dlaczego chcesz go dopaść? A jak myślisz, kto mnie wsadził do tego waszego jebanego noir? Święty Mikołaj? Wybacz, nie miałem pojęcia. Jak, masz coś? Nie, widać dziewczyna nie miała tu łatwego życia, pełno tu krwi. A pod łóżkiem? Sprawdzałem, pusto. To źle sprawdzałeś. Ha, jednak nie zapomniałem o swoim fachu. Jakim? Nim spotkałem Krawcika, jeszcze wcześniej Creepera, byłem najemnym złodziejem. No proszę, nie wiedziałem. Niestety doszło do tego, że musiałem ukrywać się na tej przeklętej stacji i tam spotkałem Creepera. Ale dobra, nie czas na to. Czytaj. Ja cię pierdolę. Co? To pamiętnik Krawcika. No to czytaj. Nie wiem, w jakich okolicznościach ktoś czyta tą wiadomość, ale jeżeli ją czyta, to nie żyje. Tym razem na wieki wieków. Sprzedałem swoją duszę w zamian za powrót moich przyjaciół. A jeżeli czyta to jeden z was? Pamiętacie skrzynię dziadka znalezioną na jego wyspie? Zawierała wskazówki do jego majątku. Może pomoże wam rozpoczęciu nowego jutra. Żegnajcie. Widzimy się w domu. Wzruszająca historia. Dawać pamiętnik. Bucket, no co ty? Powiedziałem pamiętnik, albo twój koleżka będzie srał dwuotworowo. I na co ci to bogactwo? Widzisz, zielony, świat może i stanął na skraju jutra, ale zasady dalej się nie zmieniły. Dalej światem rządzi pieniądz i tylko ideolodzy pokroju Morrisa albo naczelnika sądzą inaczej. Lepiej nie wchodźcie mi w drogę. Widzimy się w domu. Co? Widzimy się w domu. Zaciąłeś się czy co? Nie rozumiesz, to wskazówka od Krawcika. Musimy się wybrać na nasze osiedle. Dean. Chłopaki, jak się sprawy mają? Bucket postanowił znaleźć skarb, który zabunkrował nasz dawny znajomy. I tak jak wcześniej mówiłem, wyruszamy w swoją stronę. Dotrzymuję obietnicy. Pomogliście nam w szturmie. Idę z wami. Jak to? Morris nie jest już władcą, a z Bucketem jeszcze się nie rozmówiłem. Chłopakom nie jestem już potrzebny. A co z władzą w Nevadzie? Naczelnik się wszystkim zajmie, musi tylko odzyskać trochę sił. To prawy człowiek, choć najemnik. No, to nie ma na co czekać, idę po Creepera. Dochodzi już do siebie, zrobili mu niezłe pranie mózgu. Jak myślisz, nastaną dla nas lepsze czasy? Przekonamy się. Najbliższe dni o tym zadecydują.